Ten film powstał dzięki wsparciu moich patronów. Piotr Nowak, Mateusz Król, Tomasz Orzechowski i kilku innych anonimowych. Bardzo dziękuję. Jeśli uważacie, że to co robię ma wartość, rozważcie wsparcie mnie na Patronite. Lubimy w Polsce ekscytować się geopolityką. Strategiczne przepływy, drabiny eskalacyjne, groźby nuklearne. Lubimy słuchać, kiedy każdy dzień przynosi nowy przełom. Ale przełom geopolityczny staje się prawdziwym przełomem, kiedy dotyka życia każdego z nas i zmienia nasze życie. Rację mają wszyscy ci, którzy mówią, że historia dzieje się na naszych oczach. Ale historia to nie tylko wielcy przywódcy, czołgi i bitwy. To przede wszystkim miliony życiorysów zmienianych przez epokę. Dlatego ten film jest o tym, jak bieg historii zmienia życie zwykłych ludzi. Zanim polecicie z Elonem Muskiem na Marsa, zejdźmy na Ziemię. Kryzys energetyczny w najbliższych miesiącach będzie miał charakter przełomu geopolitycznego, po którym Europa już nigdy nie będzie tym samym kontynentem. Ale Europa to nie tylko Bruksela, Moskwa, Kijów, Berlin czy Amsterdam. Jeśli faktycznie zmienić ma się wszystko, to zmienić musi się także to, co widzicie za oknem, gdziekolwiek tego nie słuchacie. Klucz do prawdziwej niepodległości Polski w erze po kryzysie energetycznym będzie zależny także, a może przede wszystkim od Was i Waszych działań. Wielu stwierdzi, że to idealizm, ale co jest idealistycznego w tym, że jeśli jest problem, to trzeba go rozwiązać jak najszybciej. Nie odkładać na później, bo problemy odkładane na później się kumulują. Realizm to jest działanie na podstawie dostępnej w danym okresie wiedzy, kiedy jest na to czas. Nie odkładanie wielkich wizji, które zmienią wszystko, na później. I dla mnie snucie teorii o Polsce poza Unią Europejską i o przyszłości w świecie, którego już nie ma, to nie jest realistyczne. Geopolityczni realiści, postmodernistyczni, cynicy nieraz, udający, że świat składa się tylko z plansz, pionków, podboju kosmosu, mówią o tym, że powinniśmy rozważać najbardziej abstrakcyjne sojusze. I to sojusze nieraz bardzo dziwne, jeśli spojrzycie, o jakich sojuszach mówił Leszek Sykulski. Ja żyję w świecie upadających PKS-ów, wypadków drogowych i ludzi, którzy za chwilę nie będą mieli czym ogrzać domów. A wasze życie nie toczy się w kosmosie, tylko w Polsce. Unia Europejska na razie nie upadła, tylko sprawdza się i to sprawdza się coraz lepiej. Dlatego warto dziś zapytać, gdzie bylibyśmy, gdyby nie zablokowano budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, gdyby nie wprowadzono zasady ograniczającej rozwój energetyki wiatrowej. Gdybyśmy wymianą źródeł ciepła zajęli się nie teraz, ale wiele lat temu. Dziś lekką ręką rząd wydaje pieniądze na węgiel. Ale dlaczego nie wydaliśmy tych pieniędzy kilka lat temu na pompy ciepła? Śmiejemy się z Niemców, ich uzależnienia od gazu, ale czy to przypadkiem nie Polacy do ogrzewania swoich domów jako ostatni w Europie używali rosyjskiego węgla? I kiedy tylko zniknął, nagle mamy problem. Politycy szczebla krajowego obiecywali nam polski węgiel na 600 lat, który da nam niezależność. Ale kiedy tylko skończył się węgiel rosyjski, nagle cały nasz model rozwoju przestrzennego zaczyna przestawać być opłacalny. Wielu samorządowców obiecywało świetlaną przyszłość w starym modelu, biorąc kredyty na konsumpcję wysokoemisyjnych technologii w latach prosperity. I dzisiaj warto ich zapytać, ile będą kosztowały raty tych kredytów najbliższej zimy. A warto sprawdzić, kto kilka lat temu wierzył i zainwestował w technologie, które będą tej zimy obniżać, a nie podwyższać koszty, bo byli tacy samorządowcy i te samorządy dzisiaj będą sobie radziły najlepiej. Kiedy zniknął rosyjski węgiel i gaz, to nagle się okazało, że węgiel wcale nie daje nam żadnej suwerenności energetycznej, że jesteśmy zależni od dostawców i musimy błagać na kolanach, żeby ktoś chciał go nam sprzedać. Że każdy foch bliskowschodnich watażków i każde westchnięcie Władimira Putina trzęsie waszym portfelem. Czy tak się wstaje z kolan? Jest październik, a codziennie cięte są kolejne połączenia transportu publicznego. Pomimo rekordowych podwyżek cen, Łódź zdecydowała się na dalsze cięcia i tak już słabej oferty. Tnie Szczecin i ciąć będą kolejni. Kiedy decyzje, które zapadają w Waszyngtonie i na Kremlu, widać w postaci cięć na każdej ulicy w Polsce, to wtedy mamy do czynienia z geopolityką,
I to wtedy trzeba działać realistycznie, nie zajmować się wojnami w kosmosie. I to jest chyba moment, w którym warto sobie zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Czyje wydatki tną politycy? I czy na pewno wasze? Czy jeśli ktoś likwiduje wam PKS-y i wy będziecie musieli sobie kupić samochód, to czy na pewno to jest działanie antyinflacyjne? Każde cięcie usług publicznych to w praktyce przeniesienie kosztów na was. Zwijanie transportu publicznego, tak jak wielu innych usług publicznych, przyspiesza inflację i przerzuca koszty na społeczeństwo. Myśląc o przyszłości, warto zadać sobie pytanie, jak ostatnio w historii skończyła się konsumpcja wysokoemisyjnych rozrywek i technologii na kredyt w czasie rekordowych stóp procentowych. Model rozwojowy Polski pod wieloma względami był życiem ponad stan. I w lutym 2023 roku i w ogóle tej zimy przekonamy się o tym dosyć boleśnie. Ale kryzys jest szansą właśnie dlatego, że tego bólu nie możemy zmarnować, bo ten ból wiele państw w historii nauczył bardzo wiele. Wykorzystajmy ten ból, żeby porozmawiać o tym, jak właściwie powinno się budować budynki, jak powinno się budować miasta, które można tanio ogrzać, kiedy nie będzie już taniego rosyjskiego węgla. Porozmawiajmy o tym, ile kosztuje elektrownia jądrowa i ile ich byśmy mogli postawić za pieniądze, które zmarnowaliśmy w ostatnich latach na dopłaty do różnych dziwnych rzeczy. Moim zdaniem kraje, firmy, samorządy i osoby, które na czas zainwestowały w niezależność energetyczną, zamiast ładować kasę w konsumpcję, rosyjski gaz i węgiel, będą się miały świetnie, kiedy po wojnie na Ukrainie ponownie ruszy gospodarka. I to nie jest tak, że nikt się nie spodziewał kryzysu energetycznego. Ta wiedza nie zawsze była przedmiotem zainteresowania osób podejmujących decyzje. No cóż, bo kapitan statku chyba zawsze zostaje na pokładzie i płaci wasze rachunki, nie? Nikt nigdy nikogo nie oszukał, żeby wygrać wybory, żaden polityk nigdy nie przerzucił kosztów na was i nie zwalił winy na innych. W 1973 roku w Holandii James Hunt wygrał wyścig F1, był jakiś mecz, ktoś coś zaśpiewał, nic poza tym. A może jednak nie? Czy politycy już poszli spać? W latach 60., 70. w Holandii trwało surowcowe Eldorado. Nikt się nie liczył z kosztami. Burzono miasta pod autostrady, kupowano samochody, rosła liczba wypadków. Nie było ograniczeń, nie było pasów. Marzenie. Aż tu w 1973 roku przyszedł kryzys naftowy. I okazało się, że to jednak nie jest tak fajnie być uzależnionym od dostawców paliw kopalnych. Że to jednak nie jest super, kiedy kraj rozwija się w modelu opartym o potężne zużycie zasobów, których nie ma wcale nieskończenie wiele. Że w europejskich miastach wcale nie ma miejsca na nieskończoną liczbę samochodów, a każdy kolejny samochód to coraz więcej ofiar śmiertelnych. I Holendrzy wyszli wtedy na ulicę, protesty były momentami brutalne i dlatego dziś Holandia wygląda tak, a nie inaczej. To się nie wydarzyło przypadkiem, to się nie wydarzyło bez protestów i to się nie wydarzyło za pomocą edytowania strategii i rozmawiania z politykami tak po prostu. To były naprawdę poważne zmiany, to były naprawdę poważne protesty i Holandia nie byłaby tym, czym jest, bez tych protestów. To nie jest wiedza tajemna. I właśnie dlatego w obawie przed tego typu protestami w Hiszpanii czy Niemczech robione są rzeczy kompletnie odwrotne niż w Polsce. Żeby obniżyć inflację, związaną przede wszystkim z kosztami energii, rządy zapewniają tani i dostępny transport publiczny. U nas się go likwiduje, bo przecież nie ma pieniędzy, prąd jest drogi, a Polacy i tak nie wyjdą na ulicę. Ale zanim uwierzycie, że to była jedyna możliwa droga, to warto sobie zadać kilka pytań. Czy nie ma konfliktu interesów, jeśli coś zamawiają i wykonują dokładnie ci sami ludzie? I robią to za wasze pieniądze? Czy jeśli efektywność wydawania waszych pieniędzy jest mierzona przez ludzi, którzy te pieniądze otrzymują, to czy jest ona mierzona rzetelnie? Istnieją trzy wymiary zrównoważonego rozwoju. Finansowy, czyli czy to, co robimy, się spina finansowo w dłuższej perspektywie? W filmie Chaos, który rujnuje nasze finanse, wyjaśniałem, że polski model rozwoju oparty o tani węgiel i tanią ropę jest krótkowzroczny. Drugi wymiar to wymiar środowiskowy, bo w warunkach kryzysu klimatycznego działania nieefektywne sprawiają, że niszczymy życie kolejnym pokoleniom, a w Unii Europejskiej dodatkowo wszystko, co nieprzyjazne dla środowiska, wkrótce będzie drogie. Jeśli więc chcemy w Unii Europejskiej pozostać i dać nadzieję na życie kolejnym pokoleniom, to musimy poważniej podejść do kwestii środowiska. A zrobiliśmy w Polsce przez ostatnie lata wiele, by nasz model rozwoju wyrażał pogardę dla środowiska. I trzeci aspekt to aspekt społeczny. Czy wszyscy mają dostęp do efektywnie ogrzewanych mieszkań i efektywnego transportu? Nie mają. Tysiące ludzi w ostatnich latach w sposób całkowicie indywidualny próbowało rozwiązać swoje problemy z ogrzewaniem i transportem, a to przeczy efektywności
to nie może być efektywne. Trzeba się dogadać, trzeba usiąść, zastanowić się nad tym, jak zrobić coś razem. Wszystko, co nieefektywne, wkrótce będzie bardzo drogie. Nie tylko ze względu na wojnę na Ukrainie, ale przede wszystkim ze względu na politykę klimatyczną. Jeśli chcemy być w Unii Europejskiej, to będziemy musieli to zaakceptować. Co jest nieefektywne w urbanistyce? Chaos przestrzenny. Co jest nieefektywne w transporcie? Oparcie absolutnie wszystkiego o samochody lub ciężarówki. Gdybyśmy posłuchali ekspertów i wcześniej zaczęli transformację energetyczną, tej zimy wasze portfele byłyby zupełnie w innym miejscu. Ale przejedliśmy te pieniądze na nieefektywną konsumpcję w najlepszych latach. W 2015 roku Marcin Papkiewicz wydał książkę Rewolucja energetyczna, ale po co? I to jest książka o geopolityce. Tam dokładnie jest napisane, co należało zrobić, żeby przygotować się na ten kryzys. Inwestować w efektywność. Dziś jest już za późno. I podobnie jak Holendrzy w 1973 roku, efektywności nauczymy się poprzez terapię szokową. Ale tej zimy nauczymy się oszczędzać prąd i tej zimy wiele rzeczy może się zmienić. Lekcje, które są bolesne, są jednak najlepsze, bo zapamiętujemy je na długo. I właśnie dlatego kryzys energetyczny jest szansą. Wszystko, co nieefektywne energetycznie, po tej zimie będzie musiało prędzej czy później przejść do historii. Ale to może być początek nowego podejścia do niemal wszystkiego, co robimy. W tym transportu i urbanistyki. Dotychczasowe metody nie sprawdzą się w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Urbanistyka łanowa nie sprawdzi się, kiedy nieefektywność będzie karana naprawdę drugimi dojazdami i drogim utrzymaniem nieefektywnych domów. Trzeba będzie na poważnie podejść do tematu tego, jak ogrzewać domy jednorodzinne, ale nie węglem, tylko za pomocą innych narzędzi, ale też pytanie brzmi, kogo będzie na to stać. Dzięki energii jądrowej i odnawialnym źródłom energii Polska może stać się krajem prawdziwie niepodległym i niezależnym. Nie musimy polegać na niemieckich samochodach i saudyjskiej ropie. Mamy własnych producentów efektywnego taboru kolejowego i autobusowego i w tej kwestii jesteśmy potęgą w Europie. Już dziś jesteśmy potężnym producentem baterii do samochodów elektrycznych. Możemy zbudować nasze miasta tak, byśmy to my byli producentami energii i zużywali jej jak najmniej. A wtedy Władimir Putin i Saudowie nas nie będą obchodzić. Właśnie dlatego patrzę na najbliższe miesiące z nadzieją. Moglibyśmy mieć transformację energetyczną, ale będziemy mieli rewolucję. Widocznie w Polsce się nie da inaczej. Albo coś robimy, albo nie robimy. Jedyny problem jest taki, że robienie rzeczy w sposób rewolucyjny sprawia, że wiele osób na tym w krótkiej perspektywie ucierpi. I właśnie dlatego uważam, że likwidowanie PKS-ów, kiedy biedniejsi ludzie będą mieli problemy z utrzymaniem się, jest czymś bardzo złym. Właśnie dlatego warto dziś przypomnieć sobie o słowach tych, którzy transformacji robić nie chcieli i warto chwalić tych, którzy pisali o tym książki. Ja nazywam się Krzysztof Ruciński. Dziś żyjemy w Polsce po staremu, ale widać, że już zaczyna się na poważnie Polska inaczej. Dlatego w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak się robi efektywną kolej i jak się dobrze wydaje pieniądze na kolej. Dzięki i do zobaczenia. You are so beautiful to me. Jede Bahnfahrt spart CO2 und hilft unserem Planeten. Klimaschutz kann auch einfach sein. To me.